Uwaga! Na workach mogą pojawić się kody kreskowe. Kody kreskowe na workach. Rośnie presja na indywidualne rozliczanie śmieci. Kwestia kodów na workach na odpady jest jeszcze w fazie wstępnej dyskusji, a już pojawiły się wątpliwości. Samorządowcy podkreślają, że finansowanie infrastruktury to zadanie spółdzielni. Indywidualne rozliczanie mieszkańców z jakości segregacji byłoby możliwe tylko wówczas, gdy gmina zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został przekazany do konsultacji. Przewiduje on także, że wówczas Rada Gminna będzie mogła postanowić o indywidualnym składaniu deklaracji przez właściciela lokalu lub osobę, która faktycznie go zamieszkuje. Obawiamy się presji, by wprowadzać indywidualne rozliczenia, mówi jeden z samorządowców z południowo-wschodniej części kraju. Skąd podejrzenie, że mieszkańcy mogą się tego domagać? Wiadomo, że jakość selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej pozostawia wiele do życzenia. Obecnie w praktyce niemożliwe jest wychwycenie i ukaranie osoby, która odpadów nie dzieli na frakcje, a za brak segregacji grożą sankcje, w zależności od gminy nawet czterokrotność stawki podstawowej. Są samorządowcy, którzy przyznają, że nawet 100% budynków wielorodzinnych w ich gminie nie powinna obejmować podniesiona stawka. Sankcja w wypadku jej nałożenia objęłaby wszystkich mieszkańców. Pomysł dobry, ale problem odpowiedzialności grupowej rozwiązałby system z kodami kreskowymi na workach. Pytanie jednak, kto miałby go sfinansować? Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Christian Ziemski & Partners zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić odpowiednie miejsce gromadzenia odpadów. W projekcie mowa jest jednak o zapewnianiu przez gminę technicznej możliwości identyfikacji odpadów. To próba przerzucania odpowiedzialności za złą jakość segregacji na gminy, mówi przedstawiciel jednego ze związków międzygminnych w Wielkopolsce. Często problem leży w niedostosowaniu altanek do systemu pięciu pojemników. Brakuje w nich miejsca lub dostęp do nich jest utrudniony. Spółdzielcy zarządzający dużymi osiedlami z kolei narzekają na zbyt niską częstotliwość odbioru odpadów, o której decyduje gmina, a nie spółdzielnia. Maciej Kiełbus podkreśla jednak, że o ile koszty organizacyjne związane z ewentualnym wprowadzeniem indywidualnego rozliczenia spoczywać będą na gminie, to koszty inwestycyjne nie mogą być przez gminę pokrywane. A koszty organizacyjne niewątpliwie będą. Obecnie jedna nieruchomość wielorodzinna to jedna deklaracja, która trafia do urzędu. Jeśli gmina zdecydowałaby się na wprowadzenie rozliczenia indywidualnego, musi się liczyć z obsługą deklaracji każdego lokalu. Z tym damy sobie radę, mówi samorządowiec z Wielkopolski. Jednak koszty infrastruktury do obsługi indywidualnego rozliczenia leżą po stronie spółdzielni i wspólnot, zaznacza. Optymalnie, czyli taniej system indywidualnego rozliczania mieszkańców z segregacji przynajmniej na początku będzie wymagał inwestycji. Wśród ekspertów są jego entuzjaści, którzy mówią, że w 21w. jego wprowadzenie to konieczność. Są i sceptycy, którzy oceniają, że w polskiej rzeczywistości to rozwiązanie z gatunku science fiction. Gminy mają dostać jednak także inne narzędzia, które, według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pozwolą im na obniżenie kosztów funkcjonowania systemów gospodarki odpadami i usprawnienie ich. Jednym z nich będzie odstępstwo, pod określonymi warunkami, od pięciopojemnikowego systemu selektywnej zbiórki. Zgody na to ma udzielać gminie minister klimatu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wnioskując o to, będzie musiał przekonać, że mimo odstępstwa gmina osiągnie wymagane poziomy recyklingu. Także w tym wypadku nadzieje mieszają się z obawami. Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zaznacza, że odstępstwa powinny być uzgadniane z instalacjami, do których trafiają odpady. Automatyczna sortownia będzie w stanie oddzielić frakcje, jeśli przykładowo 5% mieszkańców w trudno dostępnych lokalizacjach będzie wrzucać do jednego pojemnika papier razem z tworzywami sztucznymi.
W sortowni manualnej trudno będzie te frakcje oddzielić, podkreśla. Część samorządowców zaznacza z kolei, że odstępstwo od 5 pojemników wprowadzi tylko dodatkowy chaos. Eksperci są jednak zdania, że minister wyrażałby zgodę na odstępstwo nie tylko w odniesieniu do liczby frakcji. Należy przyjąć, iż będzie mogło dotyczyć także sposobu ich gromadzenia, zaznacza Maciej Kiełbus. Piotr Szewczyk mówi, że na przykład przy wyjściu z zamkniętego osiedla mogłby stać jeden pojemnik na szkło. Nie byłoby wówczas potrzeby odbierania tej frakcji spod każdego bloku, co pozwoliłoby obniżyć koszty. Podobnie zbiorowo można zorganizować na przykład zbieranie popiołów z palenisk domowych, przekonuje. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoli zaoszczędzić na transporcie odpadów w części gmin tylko dzięki korekcie mało precyzyjnych przepisów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, jeśli właściciel nieruchomości prowadzi przydomowy kompostownik, firma transportowa nie musi odbierać pojemnika na odpady bio. Do góry mają pójść także stawki za odbiór pojemników z nieruchomości niezamieszkanych. Jeśli jego organizatorem jest gmina, to postulat samorządów sprzed kilkunastu miesięcy. Etap legislacyjny. Konsultacje projektu ustawy autor, Katarzyna Nocuń,